Czyta Joanna Szpura, Stanisław Niczyporuk. Bajka o biednym małżeństwie. Bajka opowiadana w zakalinkach. Dawno, dawno temu pobrało się małżeństwo. Oboje byli bardzo ładni i przystojni, ale byli bardzo biedni. Pewnego razu w nocy przyśnił im się sen. Ktoś ich się zapytał, czy oni wolą z młodu klepać biedę, czy na starość? Po namyśle wybrali, że wolą za młodu. Gdy przebudzili się i naradzali, mówią, że idą w świat i będą szukać pracy. Jakoś będziemy żyć. Wzięli się za ręce i tak idą. Bardzo są strudzeni, bo było bardzo gorąco, aż po chwili stanęli przy drodze i nagle nadjechała kareta, a w niej był bogaty hrabia i pyta się ich, gdzie idą. A oni mówią, że w świat szukać pracy, bo bardzo są biedni. A ten hrabia mówi tak: to sprzedaj mi swoją żonę, bo jest bardzo ładna, dam ci dużo pieniędzy, żona twoja będzie miała dobrze u mnie i ci będzie dobrze, bo od teraz będziesz miał dużo pieniędzy. Po namyśle młodzi się zgodzili. Mąż wziął te pieniądze, zaszył pod podszewkę w czapce, żona wsiadła do karety, ale przed odjazdem zamienili się na obrączki, żeby mieli pamiątkę po sobie. I ona pojechała w dal, a on idzie przed siebie i bardzo zaczął tego żałować. I tak strudzony położył się na ziemi, żeby odpocząć. I zasnął. A w tym czasie, jak spał, przyleciał orzeł i ukradł mu tę czapkę i z nią odleciał. Gdy się po pewnym czasie przebudził, patrzy, że nie ma czapki, nie ma żony i nie ma pieniędzy. I zaczął płakać, że jeszcze gorzej będzie miał teraz w życiu. I tak samotny chodził od dworu do dworu szukać pracy, żeby mógł przeżyć. I tak chodził około 20 lat. Pewnego razu przyszedł do kolejnego dworu i pyta się: czy nie ma jakiej pracy dla mnie? Pracownicy, którzy stali przed tym dworem, mówią: potrzebujemy fachowca, bo pan hrabia umarł i trzeba mu zrobić trumnę. On na to odpowiada: bardzo dobrze się składa, bo ja właśnie zajmuję się stolarką i mogę zrobić trumnę. Wytłumaczyli mu, że pani kazała z parku wyciąć najładniejsze drzewo i pociąć je na deski. Więc poszli i wybrali piękne, wysokie drzewo, zerżnęli je i jak spadło drzewo na ziemię, zobaczyli, że tam orzeł miał gniazdo. A z tego gniazda wypadła czapka. Gdy on zobaczył tą czapkę, to krzyknął: przecież to moja czapka! Złapał za tą czapkę i do siebie ją przyciska. A ludzie mówią, że to park pana i pani hrabiny. Ty przyszedłeś nie wiadomo skąd i mówisz, że to twoja czapka? I tak się sprzeczają. Usłyszała te hałasy pani tego dworu. Przyszła do nich i pyta się: dlaczego tak się sprzeczacie? Pracownicy dworscy zaczęli opowiadać: gdy ścięliśmy drzewo, to z niego wypadła czapka. A on mówi, że to jego. Ale jak to jest możliwe, skoro go tu wcześniej nie było? A pani hrabina go prosi, aby wytłumaczył, jak to możliwe. Przybysz zaczął opowiadać, że gdy był młody, ożenił się, ale z żoną byli bardzo biedni i sprzedał żonę. A te pieniądze zaszył w czapce. Później zaczął żałować, że tak się rozstali. Bardzo smutny i zmęczony położył się na chwilę. Wtedy nadleciał orzeł i mu tą czapkę z pieniędzmi ukradł. Tłumacząc dalej mówi: jak moja żona odjeżdżała, to zamieniliśmy się na obrączki, aby mieć po sobie pamiątkę. Na to hrabina: czy masz tę obrączkę? Mam. To pokaż ją. I wtedy uwierzyła, że on jest jej mężem. Zaczęli się witać i całować. Hrabiego pochowano, a oni żyli razem długo i szczęśliwie w dostatku.